Chrzest Ducha Świętego. Dziś kontynuujemy to, co zaczęliśmy tydzień temu, studium o Duchu Świętym. Mamy przed sobą bardzo rozległe zagadnienie. Chciałbym je przedstawić w formie czegoś w rodzaju typowego studium biblijnego. W ubiegłym tygodniu staraliśmy się dowieść, że po pierwsze, nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz w szukaniu sensacji i po drugie, nie powinniśmy szukać skrótów w chrześcijańskim życiu. Niebezpieczne jest rozglądanie się za skrótami. Możecie je znaleźć, ale może się okazać, że wcale nie skracają one drogi, ale przeciwnie, wydłużają ją. Niektórzy ludzie mówią, wiesz, to brzmi tak, jakbyś był starym legalistą dzielącym włos na pół. Czy sądzisz, że jedynym miejscem, gdzie możesz cokolwiek dobrego dostać, jest twój kościół? Jeśli ktokolwiek tu jest przeciwny denominacji, innej dumie, to jest nim ten, który stoi przed wami. Chciałbym podkreślić ten fakt. W naszych czasach niestety często ma się do czynienia z denominacją, inną dumą, więc w tej sprawie chciałbym jedyną rzecz wyjaśnić. Jest różnica między chodzeniem gdzieś i szukaniem ponadnaturalnych manifestacji albo jakichś specjalnych błogosławieństw Ducha Świętego, a chodzeniem do wspólnoty z innymi ludźmi lub w celu doświadczenia o swojej wierze i zasadach. Jest to różnica między tymi dwoma sposobami postępowania. Niedostrzeganie tej różnicy jest głównym powodem nieporozumień, o których mówiłem w kazaniu tydzień temu. No dobrze, zauważyliśmy też, że jedynym z ważnych powodów, dla których ludzie wychodzą na zewnątrz w poszukiwaniu szczególnych błogosławieństw, jest chłód panujący w kościele, co jest oczywiście bardzo złe. Ludzie ci nie znajdują we własnej grupie lub zborze tego rodzaju pomocy i duchowego zapału, którego potrzebują i którego szukają. Nawiasem mówiąc, przyjaciele, młodzi ludzie szukają dzisiaj kogoś, kto swobodnie i szczerze mówiłby o doświadczeniu z Jezusem. Więc najwyższy czas, byśmy przestali czuć się nieswojo w jakiejkolwiek okoliczności i czasie, gdy mówimy o głębokich duchowych sprawach. Wiecie, gdy młody człowiek zauważa, że chrześcijanin nie jest zainteresowany sprawami wiary, poddania się Ducha Świętego, a mówi tylko o wiadomościach ze świata, niecodziennych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, pogodzie i planach urlopowych, wówczas ten młody człowiek zaczyna rozglądać się za kimś, z kim będzie mógł porozmawiać o głębokich sprawach duchowego życia. Powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę w każdym chrześcijańskim domu. Tydzień temu wykazaliśmy też, jak odróżnić prawdę od fałszu. Zaproponowałem dwuczęściowy test. Musimy mieć doświadczenie sprawiedliwości przez wiarę. Musimy znać prawdę Słowa Bożego. Jedno bez drugiego nie wystarczy. Jestem przekonany, że w moim zborze są tacy ludzie, którzy polegają na pewnego rodzaju znajomości Słowa Bożego. Wierzą, że zachowa ich ona bezpiecznym podczas końcowych wydarzeń, ale nie mają oni doświadczenia sprawiedliwości przez wiarę i nie kwapią się do jej doświadczenia. Sądzę również, że są to ludzie, którzy mają doświadczenie sprawiedliwości przez wiarę, ale zaniedbują Słowo Boże jako miarę prawdy, tracą swoje doświadczenie i nie są przygotowani, by ostać się w ostatecznym zwiedzeniu. Jest coś, co chciałbym dziś dodać do tego. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot. Powiedział również o Duchu, że jest On Duchem Prawdy. Biblia uczy, że wszystkie Boże przykazania są prawdą. Tak więc ostatecznie wszystkie te ścieżki prawdy, Biblia, Jezus, Duch Święty i przykazania Boże zbiegają się w jedną. Jest to niezaprzeczalny fakt. Oto dlaczego zauważyliśmy już w naszym dotychczasowym studium, że Izajasza 8:20 tak wyraźnie wypowiada się na temat przykazań Bożych jako miernika prawdy.
Czy znacie lud, który ma prawdę prowadzącą do posłuszeństwa wszystkim przykazaniom Bożym? Jego prawu? Stwierdziliśmy, że prawda nie może mierzyć faktem występowania mocy, dobrych uczuć, cudów, gloryfikowania Biblii, wskazywania na Jezusa, atmosfera miłości, duchowego pobudzenia czy zmienionego życia. Fakt, że ktoś może być w stanie czytać w myślach innego człowieka, niczego nie dowodzi. Fakt, że ktoś jest uczciwy, ponieważ pości, nic nie je przez jakiś czas i modli się, niczego nie dowodzi. Fakt, że ktoś mówi językami, niczego nie dowodzi. Ale o tym szerzej powiem w części trzeciej w przyszłym tygodniu. Dzisiaj mamy skupić się na chrzcie Ducha Świętego. Co to takiego jest? Kto może to otrzymać? Kto go potrzebuje? Co trzeba zrobić, aby otrzymać ten chrzest? I co zrobić, aby się, gdy go się otrzyma? Chciałbym sięgnąć do Ewangelii Łukasza 3:16. Sam Jan opowiedział wszystkim mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Oto stwierdzenie Jana Chrzciciela. Było ono przepowiednią dotyczącą Jezusa, a wzmianka o nim znajduje się w każdym z pozostałych Ewangelii: Mateusza, Marka i Jana. Jest to przepowiednia jednego z największych proroków, Jana Chrzciciela, mówiący, że ludzie będą chrzczeni Duchem Świętym. W Ewangelii Łukasza 24:49 Jezus sam przyznał, że coś takiego ma się wydarzyć i nazwał to obietnicą Ojca. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To są słowa przepowiedni naszego Jezusa. Studiując zagadnienie chrztu Ducha Świętego w Piśmie Świętym, znajdziesz wiele wypowiedzi odnoszących się do tego samego zjawiska. Jest ono nazwane w niektórych miejscach napełnieniem przez Ducha Świętego, jest też nazwane darem Ducha Świętego, jest mowa o jego powiązaniu z mocą z wysokości. Jak zauważyliśmy przez chwilę, jest ono również nazwane obietnicą Ojca. Wszystkie określenia odnoszą się do tego samego zjawiska, tego samego doświadczenia. A teraz sięgnijmy do Dziejów Apostolskich, aby zobaczyć wypełnienie przepowiedni Jezusa i Jana Chrzciciela. Jego opis znajduje się w wierszach 4 i 5 pierwszego rozdziału. Zostaje tam przypomniana wypowiedź Jezusa z Ewangelii Jana, Łukasza 24, którą już czytaliśmy. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się od Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Następuje więc przypomnienie wypowiedzi Jezusa, a w wierszu 8 poddana zostaje kolejna jego wypowiedź dotycząca zagadnienia chrztu Ducha Świętego. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Duch Święty, obietnica, dar, chrzest, jakiemu służy celowi? Doświadczeniu. Daje moc świadectwa. Teraz, gdy poznaliśmy wypowiedzi Jezusa i apostołów oczekujących na chrzest Ducha Świętego, chciałbym zająć stanowisko i wesprzeć je dowodami biblijnymi, że chrzest ten jest konkretnym doświadczeniem i można wiedzieć, czy przyjęło się go, czy nie. W przeciwnym razie, dlaczego Jezus poleciłby uczniom pozostać w Jerozolimie? Gdyby nie wiedzieli, czy otrzymują obiecany dar, mogliby tam pozostawić jeszcze długo po tym fakcie. Wciąż czekają. Czy to nie jest logiczne? Jeśli mielibyście czekać, aż to przyjdzie, to kiedy to przyjdzie? Musielibyście wiedzieć, że przyszło. Czy oni wiedzieli? Tak, oczywiście, wiedzieli. Sam ten fakt świadczy, że było to konkretne doświadczenie. Pan powiedział:
Czekajcie, a po niewielu dniach coś się stanie. Kolejną pomocne nam teksty znajdujemy w Dziejach Apostolskich 19:2, gdzie jest mowa o tym, jak apostoł Paweł spotkał grupę wierzących w Efezie i rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Paweł najwyraźniej oczekuje zdecydowanej odpowiedzi. Nie chce usłyszeć: tak myślę, albo a co to takiego, albo tak sądzę. Oczekuje jednoznacznej odpowiedzi. Tak, jaką otrzymuje, raczej jest niepocieszająca. A oni mu odpowiedzieli: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Paweł przystąpił więc niezwłocznie do tego, by pomóc tym ludziom w otrzymaniu Ducha Świętego. Musiał oczywiście być nieco dociekliwym i zbadać przyczynę, dlaczego nie otrzymali oni Ducha Świętego wcześniej. Być może nie było wśród nich radości, której należało spodziewać się po chrześcijanach, albo grupa licząca 12 osób nie powiększyła się od dłuższego czasu, więc Paweł musiał wrócić na to uwagę. Jeśli ktoś jest ochrzczony Duchem Świętym, czy długo będzie pozostawał w zamkniętej grupce? Na pewno niedługo. Po drugie, chciałbym w naszym dzisiejszym studium postawić tezę, że chrzest Duchem Świętym nie jest jednoznacznym z jego dziełem nawrócenia i odrodzenia. Chrzest Ducha Świętego niekoniecznie ma miejsce w czasie nawrócenia. Choć wierzę, że wolą Bożą jest, aby tak było, jest on jednak odrębnym, innym doświadczeniem. Rozważmy to przez chwilę z punktu widzenia takich książek jak Działalność Apostołów i inne książki tej samej autorki, w której znajduje się rada dla wierzących, że powinni się zgromadzać, aby wspólnie modlić się o chrzest Ducha Świętego. Jeśli jest to prawda, wskazuje to, że chrzest Ducha Świętego jest odrębnym doświadczeniem od tego, które czyni nas wierzącymi. Zwróćmy jednak uwagę na dowody z Pisma Świętego potwierdzające, że tak właśnie jest. Uczniowie oczekujący na chrzest Ducha Świętego przeszli już doświadczenie nowonarodzenia. Nikt temu nie zaprzeczy. Ktoś jednak może powiedzieć: tak, ale wtedy to było co innego. Używasz ilustracji z tamtego czasu, ale nie zwracasz uwagi na fakt, że uczniowie przeżyli nowonarodzenie, gdy Duch Święty jeszcze nie był dany. Może to i prawda, ale fakt pozostaje faktem, że ich nawrócenie poprzedziło ich udział w wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Spójrzmy na inny przykład z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa o grupie wierzących w Samarii. Dzieje Apostolskie 8:12. Przypominacie sobie Filipa, jednego z diakonów. Został on wybrany do tego urzędu, gdyż był mężem pełnym Ducha Świętego. Udał się do Samarii niedługo po wyborze na diakona i zamiast pełnić obowiązki wynikające z tego urzędu, zajął się kazaniem. Wiecie, to cudowna rzecz, kiedy diakon nie może wytrzymać, gdy ma chodzić stacką między rzędami i odchodzi, by kazać słowo. Poszedł on do Samarii, a Samarytanie z pewnością musieli słyszeć o chrzcie ducha, który miał miejsce w Jerozolimie, gdy Samaria nie była daleko od Jerozolimy, czyż nie? Jeśli Filip był człowiekiem pełnym Ducha Świętego, mieli oni na pewno jakieś dowody, że tak było. Filip więc kazał dobrą nowinę o Królestwie Niebieskim Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. I dali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiastę. Dobrze, macie więc grupę ludzi ochrzczonych w imię Pana Jezusa Chrystusa, ludzi, którzy najwyraźniej przeżyli nowonarodzenie, przynajmniej niektórzy z nich musieli je przeżyć. Być może była to fala nawróceń podobna do tych, które miały miejsce po kampaniach ewangelizacyjnych. Być może ochrzczono wszystko, co się rusza, jak to czyni się nieraz w naszych czasach. Fakty świadczą, że tam miało miejsce jednak coś o wiele bardziej wartościowego. Zgodzicie się więc, że musiało być w tej grupie nowo ochrzczonych kilka osób, które przeżyły nowonarodzenie, czy tak? Kontynuujemy. Wiersz 14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybyli tam
modlili się z nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce i oni otrzymywali Ducha Świętego. Mamy więc tutaj do czynienia z konkretnym doświadczeniem, niezależnym, innym od pierwotnego doświadczenia nawrócenia. Moglibyśmy mówić na ten temat więcej, ale chyba już wystarczy. Na podstawie tych biblijnych cytatów możemy powiedzieć, że jeśli ktoś jest narodzony na nowo, to ma zbawienie, ale niekoniecznie musi być przygotowany do służby Bożej. Ma Ducha Świętego, ale niekoniecznie w pełni. Jest przynajmniej jeden wyjątek od tej zasady zapisany w Piśmie. Jest to przypadek Korneliusza, który musiał być mocnym w Piśmie. Mocnym, szczerym, wiernym człowiekiem. Musiał też mieć głęboką pokorę, gdyż po tym, jak Piotr głosił mu Jezusa Chrystusa, przyjął Ducha Świętego, zanim został ochrzczony wodą. Zaakceptował jednocześnie wszystko, co Bóg miał dla niego, choć należy przypuszczać, że studiował Pismo Święte i wierzył w Boga na długo wcześniej, niż Piotr został do niego przysłany. W porządku, teraz numer 3. Chrzest Ducha Świętego zawsze związany jest z przygotowaniem do służby lub chrześcijańskiego świadczenia i temu celowi głównie służy. Chrzest Ducha Świętego nie jest po to, aby uczynić nas świętymi. Chrzest Ducha Świętego nie jest po to, aby uczynić nas szczęśliwymi. Musicie być radośni i szczęśliwi, zanim go przyjmiecie. I nie przestawajcie być radośni po jego otrzymaniu, ale czynienie was szczęśliwymi nie jest jego celem. Jest to czynienie nas świadkami. Chcę teraz zrobić to, co pewien kaznodzieja dawno temu. Czy słyszeliście kiedyś o tym, jak udowadniając pewną prawdę, zaoferował on $300 czy $1000 za znalezienie w Biblii fragmentu, który by przeczył tej prawdzie? Ja słyszałem o tym dawno. Nie zamierzam tutaj oferować $3000, ale chcę powiedzieć, że nie ma ani jednego tekstu w Biblii na temat chrztu Ducha Świętego, który nie wiązałby tego doświadczenia z przygotowaniem doświadczenia dla służby. Chciałbym teraz przejść do pytania. Kto może otrzymać chrzest Ducha Świętego? Zatrzymajmy się na moment przy Ewangelii Łukasza 1:15. Jan Chrzciciel otrzymał go, a było to przecież przed dniem Pięćdziesiątnicy. Itne interesujące, prawda? Jan Chrzciciel otrzymał go przed urodzeniem. Łukasza 1:41. Jego matka Elżbieta otrzymała go. Jego ojciec Zacharias otrzymał go. Tak więc było to rodzinne doświadczenie. Wspaniałe, nieprawda? W Ewangelii Łukasza 2:25-26 Symeon, prorok w podeszłym wieku, miał chrzest Ducha Świętego i prorokował. Było to przed dniem Pięćdziesiątnicy. Tak więc obecność Ducha Świętego i napełnienie Duchem Świętym nie jest czymś, co zdarzyło się dopiero w Pięćdziesiątnicy. Choć wydaje się, że przed Pięćdziesiątnicą dar ten udzielany był nielicznym osobom wybiórczo, podczas gdy w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany na cały Kościół i w późniejszym i w pełniejszy sposób. Jest różnica między tymi, co było przed i po Pięćdziesiątnicy. Mamy jednak dowód, że święci ludzie w dawnych czasach przemawiali z natchnienia Ducha Świętego, a więc nie mówcie, że chrzest Ducha Świętego albo napełnienie Duchem Świętym zdarzyła się dopiero od Pięćdziesiątnicy. Nie można bronić takiego poglądu. Innym ciekawym faktem jest to, że Jezus otrzymał chrzest Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 10:38. Czy zwróciliście na to kiedykolwiek uwagę? Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Co Jezus wówczas zrobił? Chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.